Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj druga część pytań i odpowiedzi. Zapraszam. Korzystam tutaj przede wszystkim z pytań pod postem, który zapowiadał pierwszą część pytań i odpowiedzi, jak również jedno pytanie, jeśli dobrze pamiętam, jest z filmu, z pierwszej części pytań i odpowiedzi. Carlos Marcus, jaka jest księdza opinia na temat przedsoborowych zmian liturgicznych, na przykład reformy brewiarza za pontyfikatów świętego Piusa X i Piusa XII, reforma obrzędów Wielkiego Tygodnia z 55, reforma kalendarza Piusa XII. Jakie stanowisko, jakie opinie w tej sprawie dominują wśród księży bractwa? Zdaję sobie sprawę, że bractwo powszechnie celebruje liturgię według stanu z 1962. Dalsza część pytania. We wspólnotach powiązanych niegdyś z papieską komisją Ecclesia Dei można zauważyć trend powrotu do celebracji według dawniejszych rubryk itd., itd. Czy na tym tle bractwo nie okazuje się największą dużą wspólnotą tradycyjną obstającą przy praktykach z lat 60. Otóż arcybiskup Lefebvre nie dlatego wybrał mszał z 1962, że uważał go za najlepszy, tylko dlatego, że uważał, że jest ostatnim z możliwych do przyjęcia mszałów, ostatnim krokiem reform, który jest jeszcze do zaakceptowania i w ten sposób ten właśnie mszał bractwo odprawia jako ostatni z tych, który jest jeszcze do przyjęcia. Jak najbardziej wielu kapłanów bractwa dostrzega pewne braki tej reformy z 1962, natomiast należy o tym pamiętać, że ten mszał z 1962 wciąż jeszcze poprzedzony jest bullą quo primum, jak najbardziej to jest wciąż jeszcze ten sam ryt świętego Piusa V, pomimo tych zmian w kalendarzu, zmian, które miały miejsce w pewnych ceremoniach, przede wszystkim tutaj liturgia Wielkiego Tygodnia, która została faktycznie bardzo poważnie zmieniona. Jednak co do zasady, te reformy, które mamy w mszale z 1962, bez wątpienia nie zagrażają wierze. To, co tam jest w tym mszale, bez wątpienia jest to jeszcze wciąż mszał świętego Piusa V i bez wątpienia nie można tam znaleźć rzeczy, o których trzeba by było powiedzieć, że to są rzeczy, które długofalowo będą zagrażały wierze katolików, jak to jest w przypadku już nowej mszy. Także nie jest to najlepsza forma mszału, ale jest to forma mszału, która jest bezpieczna. Jeśli chodzi o różnego rodzaju środowiska indultowe czy postindultowe i tego, że one powracają do tych wcześniejszych mszałów, ja tutaj powiem w ten sposób. Nierzadko wynika to z takich przekonań właśnie bardziej estetycznych niż faktycznie związanych z obroną wiary. To znaczy, no, te ceremonie są jeszcze ładniejsze, jeszcze bardziej uroczyste, dlatego wybieramy te ceremonie. To nie jest dobra motywacja. Co do zasady, uważam, że należy tutaj przyjąć pewną spójność. To znaczy, jeśli mamy bractwo świętego Piusa X i uważam, że w bractwie powinna być jedna forma celebracji, jeden mszał, który obowiązuje i skoro przełożeni przyjęli, że będzie to mszał z 1962, to uważam, że jest to dobre, że jest to po prostu ten jeden mszał, który został przyjęty, a na pewno nie jest dobre właśnie, że każdy wybiera jakoś tam swój i ten odprawia według tego, a tamten według tamtego, bo ten mu się najbardziej podoba. To nie jest rzecz, którą należy wybierać sobie tak osobiście, bo mi się ten podoba bardziej, a mi się tamten podoba mniej. Należy oczywiście taką dyskusję prowadzić i gdy Kościół faktycznie będzie reformował swoją liturgię na nowo, gdy będzie naprawiał swoją liturgię, to bez wątpienia to pytanie będzie zasadne. Z czego korzystać, do czego wracać, w jaki sposób to dostosować, w jaki sposób to zmienić, to są rzeczy bardzo trudne, to zupełnie w tej chwili też przerasta moje kompetencje. Myślę, że to wystarczy.
Pytanie: Adam, Ewa z drzewa. Skąd wiadomo, że Biblia to Słowo Boże skierowane do nas? Kopiowana była przez wieki i tłumaczona przez wielu. Błędy w przepisywaniu i tłumaczeniu to w końcu normalna rzecz. Do dziś jedne tłumaczenia uważa się za lepsze niż inne. Dopiero Sobór Trydencki ustanowił kanon Pisma Świętego, czyli coś przyjął, coś odrzucił. Na jakiej podstawie? Wcześniej Kościół czytał inną Biblię ze znakiem zapytania. Skąd wiemy, co jest w Biblii Słowem Bożym, a co Słowem tłumacza, kopisty i tym podobne? Duch Święty przecież nie nad wszystkim czuwa, przykładem wybór papieża Aleksandra VI. Pozdrawiamy, dziękujemy z góry za odpowiedź, szczęść Boże. A więc zacznijmy od tego, że nie Sobór Trydencki ustalił kanon Pisma Świętego. Kanon Pisma Świętego Kościół ustalał od razu po prześladowaniach, po ustaniu prześladowań, to znaczy wtedy mamy to w jakiś tam sposób już udokumentowane. W jaki sposób Kościół ustalał kanon Pisma Świętego? Badając tradycję, powołując się na argument tradycji, sprawdzano, które księgi Pisma Świętego były zawsze i wszędzie w Kościele katolickim uważane właśnie za Pismo Święte. A więc tradycja tutaj służy do tego, aby stworzyć kanon Pisma Świętego, ten kanon Pisma Świętego, który w zasadzie jest przyjęty przez ogromną większość wszystkich protestantów, którzy uważają właśnie, że to Pismo Święte za jedyną wielką świętość. Pamiętamy o tym, że jej kanon jest stworzony przez tradycję Kościoła katolickiego, czyli na podstawie tradycji tego, co przez wszystkich zawsze było przyjęte, uznane w Kościele katolickim za Pismo Święte, to zostało uznane właśnie za kanon Pisma Świętego. Te księgi zostały przyjęte do Pisma Świętego, a więc to, co zawsze i wszędzie w Kościele katolickim było uznawane za teksty natchnione, spisane przez apostołów lub ich bezpośrednich uczniów, którzy spisywali to w ich imieniu, czy po prostu w kontakcie z apostołami, i to, co właśnie było uznawane przez cały Kościół powszechny, to, co zawsze i wszędzie było uznawane w Kościele za księgi Pisma Świętego. I to Kościół czuwa nad Pismem Świętym, nad jego treścią, nad jego interpretacją zgodnie ze słowami świętego Piotra. Żadne pismo proroctwa nie jest do prywatnego wyjaśniania. To jest zadanie Kościoła, aby czuwać, interpretować i wyjaśniać. Krytyczne badania tekstu jak najbardziej dowodzą, że mamy teksty Pisma Świętego, które są spójne z tymi najwcześniejszymi tekstami, jakie znajdujemy. To znaczy jest mnóstwo różnego rodzaju rękopisów, papirusów, które zostają znalezione. Podlinkuję materiał na ten temat. Jeden z wielu materiałów na ten temat to oczywiście jest temat rzeka. I wszystko na to wskazuje, że ten tekst, który posiadamy, Pisma Świętego, jest tekstem właśnie spójnym z tym, co było zapisane na samym początku. Czy Duch Święty nie nad wszystkim czuwa? Duch Święty czuwa nad Kościołem w różnym stopniu, to znaczy jak najbardziej ludzie Kościoła mogą popełniać grzechy, zły papież może zostać wybrany, hierarchia Kościoła może ulec jakiejś intelektualnej modzie i popełnić jakiś błąd. To się jak najbardziej zdarza. Natomiast Pismo Święte zostaje spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Naszym zadaniem, zadaniem Kościoła jest teraz szukać tego, co faktycznie tam było zapisane, i to Kościół robi, właśnie ustalając kanon Pisma Świętego, jak najbardziej również wydając po prostu własne kościelne wydania, jest imprimatur wydania Pisma Świętego, gdzie Kościół swoim autorytetem mówi, że to wydanie jest dobre zgodnie z tym naszym stanem wiedzy. Z jednej strony tej wiedzy takiej krytyczno-literackiej, czyli znaleźliśmy, to odpowiada naszemu stanowi wiedzy i to nie jest w żaden sposób przeciwko wierze. A więc to Kościół stworzył Pismo Święte na zasadzie wyboru kanonu Pisma Świętego, wyboru, ustanowienia kanonu Pisma Świętego. Kościół czuwa nad tym Pismem Świętym, nad jego interpretacją, nad tym, co jest zawarte. Natomiast faktycznie traktowanie Pisma Świętego jako jedynego źródła wiary, bez autorytetu Kościoła, jest czymś niespójnym logicznie, bo w jaki sposób wybrać, które księgi należą do Pisma Świętego, a które nie? W jaki sposób właśnie określić, co dokładnie, która interpretacja Pisma Świętego jest właściwa, a która nie? Do tego potrzebny jest autorytet magisterium Kościoła. Bartosz Pawlik. Czy jako członek kapłan Kościoła katolickiego jest ksiądz w stanie zaakceptować takie ruchy w centrum Kościoła jak droga neokatechumenalna? Jeśli by to ode mnie zależało, to bez wątpienia zleciłbym bardzo dokładne badanie takich ruchów jak na przykład droga neokatechumenalna, czy faktycznie są one zgodne z praktyką astetyczno-mistyczną Kościoła katolickiego. Myślę, że
te akceptacje, które były do tej pory, obawiam się, że mogą być pochopne, zaburzone przez perspektywę obecnej hierarchii Kościoła. Dlatego uważam, że rzeczy na pewno należy zbadać, skorygować, ocenić właśnie w duchu tradycji Kościoła i po takim dogłębnym zbadaniu wydać osąd, czy co jest do poprawy, co nie jest do poprawy, co tam jest nie tak, a co jest tak. Pytanie od użytkownika Franek Woods. Ojcze, pytanie, które często pada w dyskusji z moimi znajomymi, którzy jeszcze nie są zakochani w Kościele katolickim i tradycji. Co z Duchem Świętym na Soborze, w domyśle Watykańskim II, był obecny? To jest argument, który zamyka usta. Sprzeciwiasz się Duchowi Świętemu. Pozdrawiam, z Panem Bogiem. W istocie jest to pytanie o nieomylność. Troszeczkę już o tym powiedziałem w materiale, czy tradycjonalizm to herezja. Jak najbardziej polecam. A więc nieomylne są definicje ex cathedra. Sobór Watykański I określa, co jest ściśle nieomylne. Jest to nauczanie uroczyste, gdzie nie ma wątpliwości, że papież naucza ex cathedra mocą swojego najwyższego urzędu nauczycielskiego, zobowiązując wszystkich do wierzenia, uznania to za prawdę wiary, że w objawieniu zostały zawarte takie prawdy dotyczące wiary i moralności. To są bardzo ściśle określone prawdy wiary, które nazywamy po prostu dogmatami. To jest ściśle rzecz biorąc nieomylne. Gdy mówimy o nieomylności zwykłego magisterium, to można o nim mówić tylko w kontekście całości magisterium rozpostartego w czasie i przestrzeni zgodnie z zasadą świętego Wincentego z Lerynu, to co wszędzie, zawsze i przez wszystkich było wierzone w Kościele, czyli od apostołów, przez pierwszych ojców Kościoła, przez antyk Kościoła, przez średniowiecze, przez teologów tych już nowożytnych, powiedzmy, do dzisiaj, oczywiście dzisiaj, powiedzmy, bez wątpienia należy słuchać tych teologów właśnie do połowy XX wieku. Od połowy XX wieku zaczyna się źle dziać w teologii Kościoła i właśnie to jest powód, żeby uważać, że coś źle się zaczęło dziać, że to nauczanie, można wykazać, że to nauczanie teologów staje się dosyć powszechnie w latach 60., powiedzmy 50., 60. XX wieku, być niespójne z tym, które było właśnie przez cały ten czas trwania Kościoła. To jest powód, żeby to nauczanie zaatakować, czyli nie można powiedzieć, że w tych czasach zupełnie nowożytnych, posoborowych, nauczanie teologów jest absolutnie spójne ze sobą. Tutaj również trwają ogromne dyskusje teologiczne, a ogromna część teologów jest pod wpływem, bez wątpienia, pod wpływem herezji neomodernistycznej i jak to zbadać, czy jak tego dowieść, porównując to właśnie z ciągłością nauczania Kościoła, to co było zawsze, wszędzie i przez wszystkich, ze wszystkimi teologami Kościoła, którzy wypowiadali się przez całą jego historię od samego początku. A więc zwykłe nauczanie Kościoła, zwykłe magisterium Kościoła nie posiada takiego charyzmatu nieomylności jak dogmaty, że każde zdanie tam byłoby, jakoby każde zdanie tam byłoby absolutnie nieomylne. Oczywiście normalnie to zwykłe magisterium również nie podlega tak po prostu dyskusji teologicznej. Jeśli Rzym się na jakiś temat wypowiedział, to traktowano to jako zobowiązujące, natomiast nie jako dogmat wiary. Traktowano to jako teologiczną prawdę, która została już w jakiś sposób określona. Rzym rozwiązał jakąś tam kontrowersję. Natomiast nie jest to ściśle rzecz biorąc od razu nieomylne. I faktycznie może się zdarzyć, że takie zwykłe magisterium jakiś błąd popełni. Skąd my wtedy wiemy, że taki błąd został popełniony? Ano stąd, że takie zwykłe magisterium nie będzie spójne, nie będzie z tym, co było nauczane wcześniej. Nie będzie powszechne, czyli katolickie w czasie i przestrzeni. Nie będzie spójne z tym, co było nauczane od apostołów, przez ojców Kościoła i tak dalej, aż do dzisiaj. I takie rzeczy jak najbardziej mogą się zdarzyć, raczej właśnie w formie pewnych dwuznaczności w tym magisterium, pewnych niedopowiedzeń połączonych z niewłaściwością praktyką duszpasterską, co może prowadzić do straszliwych skutków. Tu znowu odsyłam do mojego materiału, czy tradycjonalizm to herezja. A więc
gdy takie zwykłe magisterium jest dwuznaczne, gdy coś tam nie gra, trzeba sprawdzać, jest to zadanie teologów, aby sprawdzać wtedy, czy faktycznie ono jest spójne z tym, co było wcześniej. Jeśli nie jest spójne, to jest to wystarczający powód, żeby to podważyć, nawet jeśli jest to nauczanie papieskie. Zgodnie ze słowami słów świętego Pawła, sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. A więc takie krytykowanie zwykłego magisterium, również tekstów soborowych na zasadzie wykazania, uwaga, tu mamy jakąś niespójność, tu mamy jakąś dwuznaczność, która jest niebezpieczna i którą po soborze zinterpretowano w duchu modernistycznym, w duchu herezji modernizmu, to jest ściśle precyzyjne pojęcie, to znaczy proszę nie interpretować tego jakoś tam na zasadzie, że w duchu nowoczesności, nie, w duchu herezji modernistycznej, dlatego trzeba na to zdanie uważać, trzeba je poprawić, trzeba je odpowiednio zinterpretować, jak najbardziej jest to dopuszczalne, jeśli właśnie może możemy wykazać, że to nauczanie nie jest spójne z całością tego zwykłego magisterium Kościoła, czy też jego definicjami dogmatycznymi, na zasadzie oczywiście nie bezpośredniej sprzeczności, to znaczy nie dostrzegamy tego zupełnie w nauczaniu Soboru, żeby było tam coś, co byłoby ewidentnie heretyckie. Natomiast jest tam mnóstwo dwuznaczności, mnóstwo rzeczy, które są do poprawy i które zostały wykorzystane, czy zostają cały czas wykorzystane w Kościele po to, żeby siać ogromny zamęt. I te dwuznaczności trzeba znaleźć, trzeba je naprawić, trzeba je poprawić, tak żeby to zwykłe magisterium Kościoła było właśnie spójne ze sobą w czasie i przestrzeni. Tego musimy, to jest zadanie hierarchii Kościoła, tego pilnować, tego bronić. A więc dyskutując w ten sposób, czy mówiąc w ten sposób, że mamy w tym zwykłym nauczaniu Kościoła pewne dwuznaczności, dlatego jest to do poprawy, bynajmniej nie sprzeciwiamy się Duchowi Świętemu, wręcz przeciwnie, spełniamy nasze zadanie, to znaczy ze strony teologów, tak, to jest obowiązek teologów, takie rzeczy wykazywać. Uwaga, tutaj zakradła się dwuznaczność, trzeba to naprawić. Uwaga, taka praktyka duszpasterska jest szalenie niebezpieczna dla zbawienia dusz, trzeba to paląco zmienić. W takiej jesteśmy sytuacji. Praktyka duszpasterska, nauczanie Kościoła jest niewłaściwa, dwuznaczna, prowadzi dusze nierzadko do potępienia, nie prowadzi ich jednoznacznie do zbawienia. Dlatego należy, czy to kwestie soborowe, czy na magisterium posoborowego, należy te rzeczy zweryfikować, naprawić, poprawić i przede wszystkim zaprowadzić na nowo po prostu dyscyplinę w Kościele. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.